W listopadzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi program w ramach tak zwanej szybkiej ścieżki, czyli rozstrzygany w ciągu 3 miesięcy. On będzie adresowany do branży producentów pomp cieplnych i kotłów na biomasę. 200 milionów trafi do tych firm i tych ośrodków naukowych, które wprowadzą innowacje, i to nie na poziomie ogólnopolskim, ale na poziomie danej firmy, a zatem z tych środków naprawdę będzie mogła skorzystać duża część polskich producentów. Chodzi nam o to, żeby ta branża stała się jedną z polskich marek, które podbijają rynki Europy.